Kapitan Bartosz Anioski, pełniący obowiązki dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Opolu. W dniu dzisiejszym przed godziną 18 dostaliśmy informację na stanowisku kierowania o tym, że pojazd z trzema osobami na pokładzie wjechał do kamionki Silesia. Po dojeździe na miejsce zdarzenia ze zastępów ratowniczych oraz grupy wodonurkowej z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Opolu okazało się na szczęście, że w pojeździe była tylko jedna osoba, została wydobyta na zewnątrz, przetransportowana łodzią Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na brzeg, gdzie zespoły ratownictwa medycznego plus strażacy dokonywali reanimacji. Po pewnym czasie reanimacja okazała się skuteczna i pacjent uzyskał czynności życiowe i dosłownie przed paroma chwilami został przetransportowany do szpitala na ulicy Witosa w Opolu. Ile było jednostek? 6 jednostek z Opola plus grupa wodonurkowa. I dwa zespoły ratownictwa medycznego. Czy wiadomo, jaki to był samochód? Z tego, co przekazywali nurkowie, jest to Honda. Najprawdopodobniej Honda Accord, ale takiej pewności nie mamy. I co dalej będzie się działo z samochodem? Została zadysponowana druga grupa wodno-nurkowa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i będziemy próbowali ten samochód wydobyć na zewnątrz.